Cześć, mam na imię Ela, należę do Easy Artu i jestem z tego bardzo dumna. Na moje pierwsze warsztaty przyjechałam w maju. Wtedy zrobiłam pierwszy witrażyk, rybę. I to całe witrażowanie tak bardzo mnie ciągnęło, że już w lipcu ponownie wróciłam do chłopaków z Easy Artu. Pojawiłam się na drugim ogólnopolskim wyjeździe. Natomiast całkiem niedawno pomagałam chłopakom przy targach, przy Europejskim Festiwalu Sztuki i Rękodzieła. A teraz jestem właśnie na warsztatach drugiego stopnia. Drugiego stopnia tajemniczenia, albowiem na tych warsztatach uczymy się, jak zrobić witraż na wymiar i jak współpracować w grupie. Co, jak się okazało, nie jest wcale takie łatwe, aczkolwiek bardzo przyjemne. Na warsztatach nauczyłam się bardzo dużo. Ludzie, którzy tu są, umieją więcej ode mnie, bardzo mi pomagają i wspierają. Ale oczywiście poza tą kilkunastogodzinną pracą, która jest codziennie, jest też świetna zabawa. Organizatorzy są w dechę, codziennie są świetne imprezy. No a zresztą jak by mogło być inaczej? W końcu tutaj spotykają się sami potrafieni ludzie. Ludzie, dla których zabawa szkłem i kolorem to nie tylko hobby, ale pasja. Oni to naprawdę kochają. Więc jeśli zastanawiacie się, czy myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby robić witraż, to zapraszam na warsztaty do Dawida i Micha. Zapraszam, wstąpcie do Easy Artu, bo naprawdę warto. A zresztą świat bez nich byłby zupełnie szary. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your